Zepsuło nam się auto. Na stacji. Nie chcę odpalić. A może zadzwonić do stacji? Nie wiemy, co się stało z autem. Wiesz, to jest ciężki chyba. Bartek, jaka diagnoza? Jest silnik. Jest silnik. Ogólnie ten. Opona też jest. Wracamy po rezultacie. Wróciliśmy po przerwie. Diagnoza jest taka, że silnik jest. Nie no, auto po prostu potrzebuje odpoczynku, tak jak my. Ale by była blada opcja, jak to by się tu spierdoliło. Chyba cię kredytki mamy gdzieś na chwilę. No, stanąć za 2 godziny. Tylko jakoś zmyślnie stanąć, bo tu nie wiem. Kurwa, wyprostować się albo jechać tam dalej. Kurwa, ale nie wiem, czy to odpali teraz. No to jak dla mnie, kurwa, stoimy w linii, jak wszyscy przejadą, możemy mieć wyjebane. No jesteśmy już po tej przerwie generalnie tutaj, dłuższej. Ktoś nam przebił oponę, jakiś Polak nam przebił oponę i nie wiem, co mam. Wyjeżdżamy w tym momencie, może się uda dojechać. Auto odpoczęło 3 godziny? No, odpoczęło 3 godziny, zobaczymy, co z to wyjdzie. Damy znak. No, dawaj. O kurwa. Dawaj. Godzina 13:19, dzień drugi, trzecia godzina walki z samochodem. Sytuacja wygląda tak, że pompa tryskowa paliwa się spierdoliła. Prawdopodobnie zatkał się tutaj filtr paliwa, zajebał się i musimy go odetkać. Jest to piąta koncepcja, już sprawdziliśmy kurwa wszystko, to musi być to. To na pewno jest. Czyli tą kurwę trzeba podstać. Bo oglądałem ten filmik właśnie. Tak. Robimy time-lapse'a. Tylko trzeba postawić. Dzień dobry. Jest godzina. Już pokazuję. 14:38. Dalej walczymy. Doszliśmy do etapu, w którym mamy filtr paliwa. Jeżeli nie będziemy kurwa żadnego vloga z tego robić, tylko szoty bardziej i takie gadanie, to co możemy gadać. Mogę pokazać kutasa nawet. Jak pójdziesz ze mną tam. Czemu idziesz? To było test, czy jesteś gejem? Ja bym się odwrócił, tylko bym nagrał. Sprzedałbym cię na Pornhubie. To jest wina tego filtra, on jest tak napierdolony. Ogólnie silnik jest. Tak kurwa ma tu dziurę sobie. I patrzcie, cały ten syf tu wokoło, on się wpierdolił chyba przez tą dziurę tam. Tak bym diagnozował. Natomiast czekaj, wylejmy do tego. Backstage. No. Jechać kupić ten filtr, chopie do jakiejś hurtowni. Trzeba znaleźć. Tak wyglądało nasze paliwo. Ja pierdolę. Ty, ej, chyba mamy przyczynek. Pokaż, koszt filtra od tego. Chyba nam się udało. Kurwa, zakładamy warsztat. Jeszcze musi się nam udać. Proszę chłopaki, nie nastawiajcie się. Nie nastawiajmy. Dawaj, dobry. Cześć. Witamy, witamy. Nie mamy. Nasz najnowszy update wygląda tak, że... Ale części kurwa nie dochodzą i nie ma jak jechać. No w sumie tak. Na pałę. Na, znaczy pierdoleni kurierzy zawalili robotę. Jebany kurwa transport. My byliśmy dobrzy. Nie no, przysięgam. Magda Gessler też miała takie okulary. No, przysięgam, na pewno. Magda Gessler też takie miała, no. Ej chuj. Nie lubią nas te Hansy. Han. Where is my cheeseburger? Daj mi dograć. Pokaż w środku to kurwa. Pokaż się tutaj. Ej, możesz nagrać zdrówko moje. To dawaj. Zdrów. Ej, dobra. Życia. Stało się tak, że słońce zaszło, nie mamy akumulatora ani pompy paliwa. Tak, no dokładnie. A tam się ładują tak, nasze telefony. Tamten pan z tego tira WGM21375
Nie, 2138, prawie 37. No to 21375 ładuje nam kurwa powerbanka i telefon i o 4 rano nas w stanie obudzić, jak będzie stąd ruszał. No i tak wygląda sytuacja, no. Czekamy na filtr paliwa, a teraz się... Będzie jutro o 10, zdrowie widzu. Na lawecie siedzisz, no. Siemano, witam w mojej kuchni. Jakiś edit nowy? Coś nowego, chłopaki, 9. Chłopaki, widzimy się na lawecie jutro. 9:00, brak akumulatora. Czekamy na pana. Pali filtr, promunik. I co? Był pan miły tirowiec i podładował nam telefony. To jest ten. No tak, ale jest tir, chociaż tyle. Dobra. Ty kurwa, zapomniałem o toście. No i chuja się zrobiło. Ty faktycznie to zajebiście oddala. No. Gdzie nasza maszyna? Dobra, ty ja muszę zapuszczę bita. Kurwa, nasza maszyna jest taka mała, że w tym jej nie widać. Wpierdalam na tej mapie. Czekam właśnie już na pana. Ma tu podjechać, został mu kilometr. No i zobaczymy, co to będzie, no. No lejdże, kurwo. Dzień dobry, filtr paliwa wymieniony, papieros jest palony. Paliwo zostało spuszczone niestety z naszego baku. Tak, spuściliśmy paliwo niestety z naszego baku. Tutaj proszę bardzo, ta srebrna skrzyneczka prawie gotowa, jeszcze akumulator i odpalamy. Jak się czujesz? Wyśmienicie. A ty? Ja też. Auto gotowe. Akumulator w środku. Pompka paliwa wkręcona. Plak przygotowany. Zaraz damy znać. Nie, z auto to nagraj, z daleka. Z auto, z auto, z daleka. Ale to ma ten, kurwa. A to nie musi mieć widać moich rąk, kurwa. Ale w sensie to ma duże oddalenie, nie? Widzę, kurwa, w tym momencie, wiesz, nagrywam ten korzy jeszcze przy okazji. Najnowszy update jest taki, że auto będzie tu stało i stało, bo się zjebała pompa, a nie filtr paliwa. No, jeszcze ważny edit. Spotkaliśmy pana Niemca. Dobra. Od warsztatu. Nie, tak kręgnie, tak. Pan Niemiec powiedział, że mamy nie iść do niemieckiego warsztatu, bo nas przestrzelą. I że pierdolnęła pompa i zdiagnozował, bo był mechanikiem. I powiedział Zurich na Poland. Ja Zurich. No, czyli tak zrobimy, ale teraz złapiemy pewnie. Ale oczywiście nie poddajemy się. Do Amsterdamu jedziemy dotrzemy. Jedziemy do Amsterdamu autostopem. Albo do Rotterdamu. Kurwa, i tu, i tu. Dobra. Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow.
insane. Trying to snatch my crops, these pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raise my pad, and I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now they don't believe in the unseen. Look, but don't make the eyes strain. And like me, it's going insane. Nowa Kufa, tak zwane rozdziewiczanie. A, się zrobiła biała w sekundę.